To nagranie w błyskawicznym tempie obiegło internet, bo takich wypadków nie widzi się codziennie. Auto wzbiło się w powietrze i zatrzymało dopiero na budynku lokalnej parafii. Z monitoringu Powala, mężczyzna rozpędził się tak, że wyleciał samochodem na wysokość około 7 metrów. Wypadek skończył się na ścianie budynku parafii. Straż pożarna miała sporo pracy z wyciągnięciem kierowcy z wraku. Niecodzienny wypadek niedaleko Zgierza. Samochód wyleciał w powietrze na rondzie. Do zdarzenia doszło 12 kwietnia, koło godziny 18 w Rąbieniu niedaleko Zgierza, województwo łódzkie. Czterdziestojednoletni rozpędził się do wysokiej prędkości, po czym wjechał swoim Suzuki Swift na nasyp ronda, który zadziałał jak skocznia na rozpędzone auto. Pojazd wybił się w powietrze na znaczną wysokość, złamał drzewo na wysokości 7 metrów i wylądował dopiero na budynku gospodarczym lokalnej parafii Zwiastowania Pańskiego. Na szczęście nikomu postronnemu się nic nie stało. Porażające nagranie z wypadku. Strażacy wyciągali mężczyznę sprzętem hydraulicznym z racji na impet uderzenia. Pojazd został kompletnie zdewastowany. Na miejsce wezwane przyjechały 4 zastępy, policję i ratowników medycznych. 41-letni kierowca był zakleszczony w środku. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego do wydostania go z pojazdu. Następnie przetransportowano go do szpitala. Policjanci poinformowali media, że od kierowcy można było wyczuć woń alkoholu. Według aktualnych informacji życiu kierowcy nic nie zagraża. Na razie nie wiadomo, czy kierowca był pijany. Wszystko mają wykazać badania krwi. Dwa. Źródło: